Witamy wszystkich, którzy śledzą kanał. Ci, którzy śledzą, to widzą, że jest tutaj taki cykl związany z Beksińskim. Byliśmy w Muzeum Sanoku, byliśmy też w Częstochowie. A dzisiaj mamy gościa, który przyjechał do nas z Francji. Dlaczego przyjechał z Francji, pozostanie to wielką tajemnicą. Nie będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, ale porozmawiamy o czymś zupełnie innym. Porozmawiamy o Beksińskim, ale nie porozmawiamy sztampowymi pytaniami, które pan Piotr ma już dosyć, bo naszym gościem jest Piotr Machowski, ale spróbujemy odnaleźć takie zagadnienia, o których pan Piotr jeszcze wcześniej nie mówił. Piotr Machowski, przyjaciel Beksińskiego, ale nie marszand, jak to powiedzieliśmy sobie tak, wcześniej. Tak, przed chwilą pan mnie zapytał, że zamierza mnie pan przedstawić jako marszanda i nie wiem, przyjaciela. Kolekcjonera. Właśnie ja poprawiłem pana, że jestem kolekcjonerem i przyjacielem Beksińskiego, ponieważ jak przez pewien okres zajmowałem się handlem obrazu Beksińskiego, to znaczy kupowałem na to, żeby sprzedać, i ten okres był stosunkowo krótki, ja go bardzo żałuję, bo przez to, że handlowałem, to wyzbyłem się kilku bardzo dobrych obrazów, których nie powinienem był się pozbyć. I od tego czasu, długiego już czasu, nie handluję Beksińskim, nie kupuję go na to, żeby go sprzedać. Kupuję, jeśli kupuję, to tylko do mojej kolekcji i tylko w tym celu. Jak liczną pan ma teraz kolekcję obrazu Beksińskiego? Proszę? Jak liczną pan ma teraz kolekcję obrazów? Kolekcja liczy 119 obrazów w tej chwili. Pokaźna. Obrazów, rysunków, fotografii? Nie, 100 rysunków poza tym. No to znaczy jakieś 160 rysunków. Z tym, że 100 rysunków jest w Krakowie umieszczonych. 100 zdjęć artystycznych też umieszczonych w Krakowie, w tamtejszym Nowochódzkim Centrum Kultury. I zdjęcia Beksińskiego, które też 100 zdjęć Beksińskiego, które są w Częstochowie, również w Nowochódzkim Centrum Kultury. Teraz cofniemy się trochę wstecz do 76 roku. Pan Piotr już nie lubi opowiadać tej historii, bo zostało to pytane jak wiele razy. Znaczy, kiedy pierwszy raz spotkał twórczość Beksińskiego, więc przypominamy dla tych, którzy nie są, że to był 76 rok, Łódź, BWA, czyli Biuro Wystaw Artystycznych, ale to zagadnienie sobie pominiemy. Ale ja mam takie pytanie, a kiedy pan pozna Beksińskiego osobiście? Proszę pana, poznałem go osobiście, dzwoniąc do niego podczas jednego z pobytów w Warszawie, odnajdując jego nazwisko w książce telefonicznej i dzwoniąc do niego, przedstawiając się i pytając, czy mogę go odwiedzić, jego pracownię, może coś kupię. I on mnie zaprosił za jakiś czas, bo akurat miał roboty w domu, więc poprosił, żebym zadzwonił za miesiąc. Ja z Paryża zadzwoniłem za miesiąc i mi powiedział, teraz mogę pana przyjąć. I ja przyjechałem specjalnie do Warszawy. Poszedłem po prostu do niego do domu i wtedy go poznałem. I jakie było pierwsze wrażenie? Bardzo banalne. To nie było wrażenie. Ja jego nie znałem, nie wiedziałem, jaki on jest. Nie wiedziałem, jakie będzie przyjęcie. Wiedziałem tylko, że te obrazy są takie wspaniałe. Ale jaki jest człowiek, to nie wiedziałem. No i spotkałem człowieka bardzo miłego, bardzo grzecznego, uśmiechniętego, dosyć stanowczego w swoich żądaniach, bo jużśmy zaczęli rozmawiać od razu o kupnie kilku obrazów, stanowczego w swoich słowach, mimo że on później twierdził, że on jest mało asertywny i że nie potrafi mi się opierać. W rzeczywistości bardzo mi się opierał, bardzo potrafił być twardy. A zdradzi pan szczegóły, jak wyglądały takie negocjacje? Proszę? Zdradzi pan szczegóły, jak wyglądały takie negocjacje? No, negocjacja pierwsza to była właśnie ta na handel. To miał być niby handel. Ja miałem być niby tym marszandem. No więc te negocjacje były długie, bo trwały prawie tydzień. One spisywałem, on je spisywał. Później żeśmy je dyskutowali, potem on spisywał to na maszynie wszystko i tak dalej. To była bardzo żmudna, długa praca. Ja nawet odkryłem teraz notatki moje, to tego są dziesiątki stron zamazanych drobnym druczkiem pisanym przeze mnie. Zastanawialiśmy się nad każdym punktem, bo on był człowiekiem, który wprawdzie w życiu popełnił straszliwe błędy, które go okropnie kosztowały później, ale on był człowiekiem przewidującym, on był człowiekiem silnie stojącym nogami na ziemi, realistą, który wiedział, czego chce,
strona materialna była dla niego bardzo ważna i on tą stronę materialną potrafił bardzo silnie wynegocjować. No i negocjowaliśmy taki układ, w którym i on, i ja przewidywaliśmy złotą przyszłość. I oczywiście obaj żeśmy się przejechali, i on, i ja. I on nie miał złotej przyszłości, ja nie miałem złotej przyszłości, bo nadeszły wydarzenia, które wszystko absolutnie pomieszały i które spowodowały, że i on, i ja właściwie wyszliśmy z tego układu bardzo nieszczęśliwi. Ja mogę zapytać, jakie to wydarzenia? No, wydarzenia są znane wszystkim. To jest upadek PRL-u i w związku z tym koniec wspaniałej, niezwykłej, absurdalnej wartości dolara, który w Polsce kosztował 660 zł, jakieśmy pod koniec, a pensja była 5000 zł, a tramwajarz nawet zarabiał 1000. Więc te 660 zł pomnożone przez tyle obrazów, które ja miałem od niego kupować, ja miałem kupować 12, czyli zapłacić co najmniej 12 000 dolarów, a w rzeczywistości kupowałem więcej, to u niego to były miliony. On był milionerem. On był szalenie bogatym człowiekiem, na pewno najbogatszy w Polsce przez te czasy, do 89 roku, 90, kiedy upadł PRL i dolar z 660 zł spadł na 4. W związku z tym on stracił wszystkie swoje oszczędności, które straciły na wartości kompletnie, wszystkie dolary, które odkładał sobie na starość. I mało tego, że stracił wszystkie oszczędności, stracił klienta, który od niego wszystko brał i on nie musiał ganiać za klientami. I to po dobrej cenie, którą on narzucił, nie ja. Także on, była to jego cena, którą on wymagał, ja ją płaciłem. Była to dla niego wygodna cena. No i okazało się, że ta cena absolutnie mu już teraz nie wystarcza. Dostać 1000 dolarów za obraz, to było dostać 4000 zł za obraz. To było śmieszne. Więc on po prostu stracił wszystkie oszczędności. Na dodatek, nie mogąc zadowolić się tym 1000 dolarów za obraz, który ja mu płaciłem i które były spisane w umowie, wyryte w marmurze, musiał zerwać ze mną umowę, żeby zacząć sprzedawać zwykłym ludziom w Polsce za duże pieniądze, za polskie prawdziwe pieniądze. No więc najpierw zacząłem płacić po 3000, bo mnie ubłagał, bo on nie daje rady z 1000. Potem płaciłem 5000 za obraz, ale potem już ja sam nie mogłem płacić, bo nie miałem już... Ja byłem człowiekiem normalnie zarabiającym na Zachodzie, nie byłem żadnym bogaczem, więc nie mogłem płacić. No więc on wtedy musiał zerwać umowę na to, żeby móc sprzedawać teraz w Polsce, bo ze mną miał wyłączność. No jak zerwał umowę, to według myśli umowy, ja, który też trzeźwo wydawało mi się, myślałem, jak zawierałem umowę, zastrzegłem, że jeżeli on by zerwał, że on by zerwał umowę, to będzie mi winien 50 obrazów. I on musiał mi zapłacić 50 obrazów, znaczy 2 lata swojej pracy. No to po prostu dla niego była klęska, stracić wszystkie oszczędności, jeszcze stracić 50 obrazów i jeszcze mieć problemy z żoną, któremu robiła za to pretensje, i jego syn, który był agresywny i stale go podjuzał przeciwko mnie. Także on był w stanie nerwów strasznym, straszny okres przeżył. Wypisywał to wszystko w swoim dzienniku, obwiniając mnie o wszystko, bo to zawsze się szuka winnego kozła. On zawinił to. W rzeczywistości on sam zawinił, że wybrał sobie tego nieszczęsnego dolara, a nie chciał, żebym ja mu płacił w złotówkach. A ja z kolei się kompletnie pomyliłem tym, że starałem się go wylansować w Paryżu, a to było absolutnie niemożliwe. Zupełnie nie ten typ sztuki, nie ten typ wrażliwości, nie ten typ estetyki. Nikt absolutnie nie chciał tam palcem kiwnąć, żeby go wystawić. Musiałem wystawiać za własne pieniądze, wynajmować galerię. Później zbudowałem galerię od dna, od zera. Tam była jama zwykła, dojrzewalnia bananów. Ja zrobiłem z tego piękną galerię z pozostałkami z marmuru i tak dalej. Wszystko ładowałem w tą Francję, wydawałem publikacje po francusku i po angielsku, nie po polsku. I w końcu okazało się, że to było po prostu absurdalne. Nic absolutnie mi z tej Francji nie wyszło i Beksińskiego nie udało mi się absolutnie w Francji wylansować. Także
Sam. Miałem tylko jedną przygodę, o której już wielokrotnie opowiadałem, więc wszyscy ją znają z Japończykami, gdzie zarobiłem sporo pieniędzy. I te pieniądze pozwoliły mi utrzymać galerię jeszcze przez 5 lat, która zjadła wszystkie moje pieniądze, wszystkie te zarobione od Japończyków. Musiałem galerię zamknąć i po prostu musiałem dać spokój Francji po iluś tam 20 latach prób. O, także mówię panu, jakie były negocjacje, jakie były podstawowe błędy, które każdy z nas popełnił i które później okazały się być fatalnymi błędami, które nas kosztowały okropnie wiele nerwów i kłótni między nami, żalów. Później żeśmy się pogodzili, ale już powiedzmy te dawne żale jednak pozostały. Czyli to był rok, kiedy pan otrzymał te 50 obrazów, który? 90. I zaraz, 50 obrazów? Tak. O czym mówimy? No w tych 50 obrazach, które za zerwanie... To otrzymałem? Tak. To otrzymałem w 90 chyba czwartym czy piątym. Bo on jeszcze ciągnął, jakoś zarabiałem coraz mniej. I sprzedałem, ja już mu wtedy pozwalałem na sprzedawanie trochę. Zresztą sprzedawał nie pytając mnie, mimo tego, że nie miał tylko temu prawa, sprzedawał za plecami. W każdym razie do 94, już nie pamiętam, kiedy on zerwał dokładnie tą umowę, to było coś takiego jak 94 rok. No jak się potoczyły potem wasze stosunki? No stosunki się potoczyły źle, dlatego, bo ja napisałem książkę o tych wszystkich moich trudach w lansowaniu go we Francji, z tych, pisałem ją z goryczą i nie na niego, bo oni były temu winien, ale na tych wszystkich decydentów francuskich, którzy mi odmawiali wszyscy. I tak w tej książce zrobiłem jakąś dygresję na temat tego, dlaczego nie lubię dzieci i nie mam dzieci. Napisałem, że na szczęście nie mam dzieci, no bo gdybym miał takiego Tomeczka, to bym już dawno w grobie, ale siwym staruszkiem, bo to był straszliwy typ. No i ja to napisałem, tą książkę napisałem, wysłałem Beksińskiemu i tutaj pani Zosia, która była pierwszą osobą, która najbardziej cierpiała z powodu tego Tomeczka, to jednak go kochała i ją to strasznie zabolało, że ja się tak nieprzychylnie wyraziłem o Tomku i zakazała Beksińskiemu jakichkolwiek ze mną kontaktów. No i on zerwał te kontakty. Przestaliśmy do siebie pisywać, zerwał kontakty. Do 99 bodajże roku. To jak długa była przerwa w kontakcie? 4 lata chyba była, 3-4 lata była. I żadnego? Żadnego kontaktu. I on napisał mi, nie chcę od ciebie więcej dostawać listów. Ja się przyjęłem, to absolutnie zgodziłem się, ja też nie chciałem. To co się stało po tych 4 latach, że nawiązaliście kontakt? Proszę pana, ja mogę tylko podejrzewać, bo nie mam żadnej pewności, dlaczego on to zrobił. Ale on napisał do mnie list, nie przepraszający, ale wyciągający rękę na zgodę. Zaproponował wypalenie fajki pokoju. I ja się zgodziłem na to, bo mimo tego, że prawda, on tyle na mnie napluł wśród ludzi, w swoim dzienniku i tak dalej, to jednak ja go bardzo mile wspominałem. To był bardzo fajny facet. W dodatku miałem jego obrazy. Bardzo zależało mi na tym, żeby jednak tą kolekcję zbudować i oczywiście z dużą przyjemnością przyjęłam jego rękę. Pogodziliśmy się i od tego czasu rozpoczęły się nowe zupełnie stosunki, które trwały 4 chyba lata. I tych stosunków żeśmy normalnie do siebie z powrotem pisywali raz, czasami 2 razy dziennie, a nawet i więcej. Ja nadal kupowałem od niego od czasu do czasu obrazy, już tylko do mojej kolekcji, bez żadnej idei sprzedawania, ani nawet bez żadnej idei handlu. I tak to dotrwało do jego śmierci w 2003 roku. Tak to dotrwało do jego śmierci. A jak pan się dowiedział o jego śmierci? Dowiedziałem się przez znajomego, który zadzwonił z Polski. Mówi, panie Piotrze, czy to prawda, że zamordowano Beksińskiego? O Jezus, ja mówię, co pan opowiada? No tak, słyszymy w radiu, w telewizji, że został zamordowany. Pan, to było jednak niesamowite wydarzenie. No to. Zupełnie runęło coś ogromnego, no. Więc już mogę opowiadać o moich uczuciach. No, uczucia są ewidentne. No. Ja do niego czułem bardzo silne uczucie przyjaźni, mimo tych momentów nienawiści, wzajemnej nienawiści jego do mnie, nie, do mnie, mnie, moje, mnie do niego. To tak jak w tym małżeństwie, które się kocha, jednocześnie kłóci się, nienawidzi, znowu się kocha.
Więc to trochę było tak z Beksińskim. Więc jego śmierć była ogromnym ciosem. Co nie przeszkadzało, że później dalej kontynuowałem już wszystko to. Propagowanie jego sztuki, to już byłem wtedy zdecydowany, żeby zbiorę kolekcję, że ta kolekcja zostanie kiedyś przekazana w ręce publiczne, że ja będę się starał stworzyć Muzeum Beksińskiego i że prawda, już żadnych obrazów nie wypuszczam z rąk, tylko albo jeżeli wypuszczam, to te, których mi nie zależy i które do kolekcji nie muszą należeć, ale już nie kupowałem, żeby sprzedawać. I tak się zebrało tych obrazów tyle, ile jest. No i ja starałem się je jakoś upublicznić, żeby ludzie poglądali, bo coś z tego, że je mam na składzie leżące, opakowane, kiedy nikt z nich nie korzysta, więc zacząłem je użyczać najpierw chwilowo, a potem zacząłem się starać o jakieś stałe miejsce umiejscowienia, chociaż części kolekcji. Spróbowałem to w Warszawie, spotkałem się z niechęcią tamtejszych władz, tamtejszych urzędniczek. Walczyłem 3 lata o to z Warszawą, niekończącą się ilość spotkań i listów wymieniłem. Opisałem to zresztą w takiej książce, która się nazywa Zapiski z przedednia apokalipsy. Opisałem tę walkę z urzędniczkami warszawskimi, się nie udało, ale zgłosiła się, Kraków się zgłosił do mnie i powiedział, my chętnie przyjmiemy. I rzeczywiście przydałem im 50 obrazów, 100 rysunków i 100 zdjęć. Oni zrobili wspaniały lokal, przygotowali do tego, przebudowali tam to. Mówimy o Nowochódzkim Centrum Kultury. Tak. Oni zrobili tam naprawdę świetną robotę, dobre światła załączyli. Ja im zasugerowałem te światła, ja im dałem podkład muzyczny, który też bardzo dużą rolę odgrywa w tych wszystkich wystawach Beksińskiego, bo jest niezwykły. Skomponowany został na moje zamówienie przez francuskiego, takiego bardzo wybitnego kompozytora muzyki filmowej, pana Armanda Armand, i który to podkład muzyczny tam idzie z tymi światłami, robi ogromne wrażenie, tam bardzo dużo ludzi to odwiedza. I potem przyszło mi do głowy, że właściwie, zanim się zaczęło z Krakowem, to się zaczęło z Częstochową. Pan Tarczyński odpowiedział, my chętnie przyjmiemy 3 obrazy, no co ja powiedziałem, zaczęliśmy od 3, później 30 i później zostało 50 zostanych w Częstochowie i wisiały właściwie do ostatniej chwili. Później część je zabrałem do Krakowa, a potem część teraz ostatnio stworzyłem 3. taką placówkę w Warszawie, w Muzeum Archidiecezji, gdzie jest 27 obrazów. To jest tuż obok katedry na Starym Mieście, w bardzo dobrym punkcie. No i teraz chciałem założyć taką galerię z części kolekcji w Łodzi. No i niestety za szybko wypowiedziałem Częstochowi naszą umowę, która mi pozwalała zerwać kiedy chcę, ale zanim byłem pewien Łodzi, to już wypowiedziałem Częstochowie. A tu okazuje się, że Łódź nie wypaliła, bo oni nie byli do tego przygotowani. Jeszcze mimo, że byli entuzjastami, strasznie się cieszyli, ale jak przyszło co do czego, do nich pojechałem, to okazało się, że nie są w stanie tego zrobić, bo mają już cały szereg wystaw zafiksowanych. Poza tym nie mieli pieniędzy na ubezpieczenie tego. Te obrazy szalenie wzrosły wartości na aukcjach, w związku z tym szalenie podskoczyły wszystkie ubezpieczenia. No więc to ubezpieczenie... Przepraszam, że wejdę w słowo, bo tam zaczęliśmy rozmawiać na początku też trochę o wartości sztuki Beksińskiego. Jaka jest teraz wartość obrazów na rynku? No to się waha. No przedwczoraj 2 obrazy zostały sprzedane przez Agrę. Jeden za 350, drugi za 500. Do tego trzeba dodać 20% kosztów, czyli jeden za 600, a drugi za tam 500 ileś. A jeden obraz nawet się sprzedał za około 1 000 000 w sumie licząc. Ale mówimy o złotych. O złotych oczywiście. I on, powiedzmy, on wyznaczył jakąś taką piętno wywarł, bo to się dużo o tym mówi, że 1 000 000 złotych. Ale jeszcze w rzeczywistości 1 000 000 nie przekroczył, bo razem z kosztami to było 980 chyba tysięcy, a nie 1 000 000. Także powiedzmy, on się wzrósł w cenie bardzo i to spowodowało te moje problemy z ubezpieczeniem. Wszyscy, którzy mieli obrazy moje, zaczęli kwękać, że nie są w stanie pokryć ogromnie podwyższonego ubezpieczenia. Sztuka ma swoją wartość materialną. Nie ma co tego ukrywać, nie ma, mówi, że jest inaczej. Oglądał pan film Ostatnia rodzina?
Oglądałem, proszę pana, i w jakiś tam stopniu delikatnie uczestniczyłem nawet w jego scenariuszu, bo najpierw wysłano mi scenariusz, w którym ja niby występowałem, w związku z tym moja zgoda była potrzebna, więc ja tam bardzo ostro do tego scenariusza podszedłem i kategorycznie odmówiłem wszelkiej współpracy. A co się panu nie podobało? Wskazałem tam szereg tam rzeczy, które mi się nie podobały. No, ze mnie zrobiono pajaca podskakującego, jakiegoś mistrzu klękającego, witam pana, ja już tak nie jestem, więc to zupełnie mnie poirytowało, powiedziałem, że się na to wszystko nie godzę. I oni poprawili to wszystko, nie kłócili się, poprawili, to wymazali. Później ten film mi pokazali jeszcze, jak był nakręcony, ale jeszcze nie był do, jeszcze jak tam były jakieś dogrywki czy coś, jeszcze nie był na ekranach. I już wtedy zauważyłem, że to bardzo wybitny film jest. Szalenie mi się podobał. Wyszedłem rozentuzjazmowany z tej prywatnej projekcji, pogratulowałem Matuszyńskiemu, poszliśmy sobie na obiad, na kolację, żeśmy długo gadali. No i ten film bardzo wysoko cenił i on bardzo pomógł w rosnącej popularności Beksińskiego, bo z jednej strony ta książka Grzebałkowskiej, znakomita napisana, portret podwójny tych Beksińskich, a z drugiej strony ten film Matuszyńskiego ogromnie spopularyzowały Beksińskiego w Polsce, więc to był dla mnie, który staram się go popularyzować, to była ogromna pomoc i wielki skok do przodu. Ja później próbowałem zapytać taksówkarza, czy wie, kto to jest Beksiński. Oczywiście wie, malarz, wielki malarz. I pamiętali, że tragicznie zginął. Tak samo pytałem kelnera, pytałem taksówkarza, widzę, że wszyscy wiedzą, kto to jest Beksiński. I oni, ci dwoje, Grzebałkowska i Matuszyński, bardzo się do tego przyczynili. A powiem teraz ciekawostkę, że wczoraj zobaczyłem tutaj jego najnowszy film, Nie zostawiać śladu, bez śladu, czy Nie zostawiać śladu. Jestem bardzo rozczarowany, ale to bardzo rozczarowany. Także jest to film, który pójdzie niby kandydować się do Oscarów, ale to już nie jest tej klasy film, co Ostatnia rodzina. I tym sobie zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Nie wszyscy wiedzą, bo w galerii, w której się teraz znajdujemy, też jest kino. I zapraszamy do kina, jeżeli ktoś ma życzenie, nie tylko oglądać sztukę, ale i też sztukę filmową, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję panie Piotrze za rozmowę. Dziękuję. Było mi bardzo miło. Dziękuję. Bardzo miło, bo... dziękuję.